Sponsorem programu jest Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Przedsiębiorco, planuj inwestycje, korzystaj ze wsparcia. www.kssse.pl. I wracamy do rozmowy. Agnieszka Moskaluk. Kłaniam się. Moim i Państwa gościem jest Andrzej Kajl, członek zarządu Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Zawiesiliśmy pierwszą część rozmowy na Nowym Ładzie i na tym, że przygotowuje się strefa do nowych wyzwań i nowych obowiązków, między innymi z Panem jako członkiem zarządu. No właśnie, Nowy Ład bardzo zmieni to, co będzie się działo w strefie? Ja mam ogromną nadzieję, że odpowiednie, prawidłowe wprowadzenie, powiedzmy, tych wszystkich zamiarów społeczno-gospodarczych, które są przewidziane w Nowym Ładzie, bardzo mocno ożywi cały kraj. Z punktu Pana widzenia, co jest najważniejsze? Przede wszystkim to, co będziemy robili pod kątem rozwoju gospodarczego. Prawda? Przygotowujemy już wspólnie z panem premierem Gowinem i całym jego zespołem w Ministerstwie Rozwoju Pracy i Technologii takie programy rozwojowe, które pomogą polepszyć, po pierwsze przygotować, po drugie polepszyć całą ofertę inwestycyjną naszego kraju pod kątem tego, co jesteśmy w stanie zaproponować nowym przedsiębiorcom, którzy zechcą włączyć się właśnie w rozwój Polski jako miejsce na mapie inwestycyjnej Europy. A będziecie tutaj myśleć bardziej o polskich przedsiębiorcach, którzy chcą inwestować, czy o zachodnim biznesie, na który cały czas tutaj jest chyba jeszcze miejsce? Powiem w ten sposób. Ja przez tych 20 lat prowadzenia działalności w specjalnej strefie ekonomicznej przekonałem się o tym, że zachodnie firmy bardzo dobrze wiedzą, gdzie, w którym momencie coś się pojawia i gdzie można z tego skorzystać. Gdzie warto w danym momencie inwestować. W tym momencie staramy się bardzo mocno przedstawić zalety polskiej strefy inwestycji, prawda, czyli ustawy o wspieraniu nowych inwestycji i również tych wszystkich nowych projektów i programów rozwojowych, które są przygotowywane w ramach powiedzmy tego wszystkiego, co można w skrócie nazwać specjalna strefa ekonomiczna. Chcemy to zaprezentować przede wszystkim polskim przedsiębiorcom, w dużej mierze polskim przedsiębiorcom, bo oczywiście nie obrażamy się w żadnym wypadku na jakiegokolwiek inwestora, który przyszedłby z terenu czy z terenu całego świata i zechciał zainwestować w Polsce, bo oczywiście wiemy, jak wiele jeszcze możemy dzięki temu zyskać, prawda? My się rozwijamy. W jednym z poprzednich programów rozmawialiśmy o tej potężnej umiejętności polskich naukowców do tworzenia nowych rzeczy, do wymyślania nowych technologii, do wdrażania tych nowych technologii. Poszukujemy środków, które pomogłyby implementować te technologie bezpośrednio w przemyśle. Strefa jest takim, współpraca nauki i biznesu, strefa jest, prawda, takim właśnie łącznikiem pomiędzy tym, co się dzieje bezpośrednio na tej niwie produkcyjnej, czyli pomiędzy inwestorem a uczelniami wyższymi funkcjonującymi w naszym regionie. I podobnie w przypadku pozostałych 13 specjalnych stref ekonomicznych stanowimy taki element, który ma łączyć, który ma otwierać naukowcowi drzwi w przedsiębiorstwie i przedsiębiorcy, który funkcjonuje na konkretnym terenie w uczelni wyższej, ma to łączyć, ma z tego coś powstać, ma z tego powstać nowy produkt, którym jest nowa technologia i chcielibyśmy, żeby się to wszystko bardzo sprawnie w naszym regionie, my jako Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, rozwijało. Oczywiście przede wszystkim, co się wiąże z tymi pieniędzmi, które przecież dostaniemy, nie dostaniemy, ktoś nam pożyczy może z Unii Europejskiej, prawda, potężna gotówka, która wpłynie i która na pewno, można powiedzieć, że ja bym porównał tą gotówkę do specjalnej strefy ekonomicznej z początku lat 90., prawda? My mieliśmy tylko pomysł i chęci tutaj, i tutaj tu nie mieliśmy tego wsparcia finansowego. Tutaj jest wsparcie finansowe. Chciałbym, żeby się właśnie pojawiły świetne pomysły i świetne chęci. Oczywiście to, czym my się będziemy zajmowali, o czym no, na tą chwilę jeszcze nie za bardzo mogę powiedzieć, ale na pewno w pewnym sensie no,
jeżeli będzie nam dane rozmawiać w najbliższym czasie, będziemy mogli się tym pochwalić, ale na pewno są to kierunki, które pozwolą na to, żeby poszczególne regiony mogły się czymś konkretnym wykazać, a dzięki wsparciu z Unii Europejskiej, żebyśmy mogli to coś odpowiednio przygotować, odpowiednio jak gdyby ukierunkować w stronę przedsiębiorców, prawda? A jak już pojawią się przedsiębiorcy, to już z górki. Będzie dokładnie to, co było wiele lat temu, prawda? Nowa perspektywa unijna, tak naprawdę ważą się jeszcze losy. My na razie mówimy o pieniądzach wirtualnych, bo one do nas jeszcze nie spłynęły. Mamy wielką nadzieję, że te grube setki miliardów rzeczywiście pojawią się i będą wspomagały mały, duży biznes. Ale ukierunkowanie jest po pierwsze na innowacje, po drugie na zielone technologie, czyli to, o czym mówimy od wielu spotkań tutaj w czasie naszych rozmów, że nie tylko ta średnia klasa pracowników, którzy wykonują czyjeś zadania, ale ważne jest też to, żeby inwestować w nowe technologie, w nowe kreatywne rozwiązania. Po to właśnie współpraca między strefą, czy między firmami, a uczelniami wyższymi, które są takim źródłem tej kreatywności, innowacji. Jeżeli tu będzie rzeczywiście synergia między nimi, a przede wszystkim pieniądze na badania, na granty, na rozwój, to myślę, że możemy rzeczywiście myśleć dość optymistycznie na przyszłość. Oczywiście tak. Tylko, że chciałbym wrócić do jakiegoś tam początku, bo nowe technologie rozwijają się wtedy, kiedy jest odpowiednia ku temu podstawa. Kiedy na przykład jest firma, która potrzebuje tych nowych technologii ktoś, do tego, żeby wprowadzić jakiś produkt, zastosować, prawda? I ma kasę na to, żeby to zrealizować. Jeżeli pojawi się rynek, my jako kraj, no nie można tego powiedzieć jeżdżąc po naszych autostradach, ale zjeżdżając z autostrady wiemy bardzo dobrze, że potrzebujemy infrastruktury technicznej. Mówimy o nowych powiedzmy źródłach energii zielonej pochodzącej, nie wiem, czy z elektrowni wiatrowych, czy z farm fotowoltaicznych, ale pamiętajmy o tym, że każda farma fotowoltaiczna czy każdy wiatrak musi być podłączony do sieci i te sieci wymagają gruntownych nakładów inwestycyjnych i jeżeli mamy budować ten dom, to budujmy go od podstaw, a nie od komina. Od fundamentu, tak? Skoro już mamy dziurę, którą trzeba w jakiś sposób zagospodarować, to zróbmy solidne fundamenty. I tu mi się podoba właśnie to, co staramy się też wspólnie, znaczy, projekt wynikający jak gdyby z Ministerstwa Rozwoju, prawda, jeżeli chodzi o Fundusz Inwestycji Samorządowych. Skoro zwiększyliśmy, powiedzmy, czy zwiększamy pulę wolną od podatku, prawda, powodujemy w jakiś sposób zmniejszenie wpływów do samorządów, powodując znowu to, że te środki inwestycyjne, które oni mogliby przeznaczyć na rozbudowę. Maleją. Na rozbudowę infrastruktury technicznej, niezbędnej przecież do tego, żeby funkcjonowały przedsiębiorstwa, ale i zwykli ludzie. To pozwólmy, żeby ten fundusz zadziałał, pozwólmy na to, żeby te środki w jakiś inny sposób wróciły do tego samorządu, żeby ten samorząd nie czuł się porzucony i żeby ci wójtowie, burmistrzowie, prawda, prezydenci mogli powiedzieć: OK, mamy środki, wprawdzie dostaliśmy troszeczkę mniej z podatku, ale mamy środki, które wpływają, które są też dzielone według z góry określonych zasad, czyli mówiąc w skrócie sprawiedliwie, żeby te środki pozwoliły do tego, żeby konkretne miejscowości zyskały znowu taki bodziec, impuls rozwojowy. I no, są rzeczy, które są może nie do końca dopracowane, prawda, ale to wszystko, co powstaje na skutek dyskusji, na skutek konsultacji, bezpośrednich konsultacji, negocjacji czasem bardzo trudnych. I z przedsiębiorcami, i z samorządowcami, i z politykami, prawda? Mam nadzieję, że doprowadzi do tego, że wypracujemy coś fajnego. I oczywiście, o co bardzo mocno apeluję, nie zwiększajmy obciążeń dla małych i średnich przedsiębiorstw, prawda? Bo dzięki nim funkcjonujemy, prawda, jako kraj. Nie zwiększajmy, szczególnie teraz po pandemii, kiedy to jest moment takiego oddechu i muszą wreszcie rozwinąć skrzydła i trochę poczuć wolności, a nie kolejnych obostrzeń finansowych chociażby. O kolejnym pomyśle. Jestem ciekawa, co Aniem powie nasz dzisiejszy gość. Porozmawiamy sobie po przerwie. Andrzej Kajl, Agnieszka Moskaluk. Zaraz wracamy.
Sponsorem programu jest Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Przedsiębiorco, planuj inwestycje, korzystaj ze wsparcia. www.kssse.pl